Panie mecenasie, franki szwajcarskie, które wielu spędzają sen z oczu. No i pojawiają się kancelarie i pojawiają się ludzie, różne stowarzyszenia, które proponują rozwiązania grupowe, żeby były pozwy grupowe. Co pan o tym sądzi? Z praktyki mojej powiem tak. Były próby, dokonane, no bo pozwy takie zostały zgłoszone, tak, ale rzadko który sąd wykonywał postępowanie takich pozwów zbiorowych w miarę szybko. Uważam, że w tej chwili pozwy zbiorowe są nie do końca trafionym sposobem na to, aby dochodzić takich roszczeń w pozwie zbiorowym. Przypominam, że musi być spełniona przesłanka minimum 10 osób. Dlaczego? No z prostej matematyki. Przesłanką jest również, żeby te roszczenia w pozwie zbiorowym były tożsame. No i tutaj z tym jest też problem. Nie zawsze da się to w 100% wykazać, że te roszczenie jest tożsame i się nadaje do takiego pozwu zbiorowego. Ale zakładamy, że profesjonalna osoba, która zajmuje się tego typu sprawami, będzie wiedziała, jak do tego podejść, jak to napisać, jak to zrobić. Ale niemniej jednak tylko z przesłanki już czasowej odradzałbym, aby pójść w kierunku pozwów zbiorowych, gdyż te do tej pory pozwy zbiorowe, które oczywiście zostały zakończone, które trwają, o których też prasa pisze, niestety są to ciągnące się w czasie o wiele dłuższym niż, które też się oczywiście ciągną, ale krócej, procesy indywidualne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim złożeniem takiego, zaczęcia takiej sprawy, napisaniem takiego pozwu, to powinien udać się do osoby, która się tym zajmuje i powinien pójść w kierunku sprawy indywidualnej. Zawsze jest to też, pomimo tego, że badamy jaką miał umowę, tak, jakie okoliczności towarzyszyły, to trzeba pamiętać, że okoliczności danej osoby, która ma taki kredyt, będą zawsze badane przez sąd indywidualnie. Tak? Często były takie sytuacje, że osoba poszła do pośrednika i to pośrednik troszkę inaczej przedstawił pewne sprawy związane z umową, a inaczej wyszło już de facto, kiedy z tej umowy skorzystaliśmy. Dlatego zachęcam do indywidualnych spraw. Dziękuję.